Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zanim poprosimy o przedstawienie się, czy uzupełnienie tego, co w zapowiedzi się pojawiło. To jest cała brygada na nas czeka. Tak, tam zwierzyniec jakiś. Ojej, zaraz będziemy pytali, o co chodzi. Co? No, to słuchajcie, jeszcze chcemy serdecznie pozdrowić, jeśli tutaj są z nami ci, których mieliśmy okazję widzieć i uściskać i pogadać sobie w Wiśniowej, tam gdzie Agnieszka Handzel i Agnieszka Kania przygotowały pierwszą sobotę edukacyjną, taka nowa inicjatywa. Blisko 100 osób się pojawiło, także jak na początek super wynik i myślę, że to będzie miało szansę tak na dalszy ciąg. I cieszymy się, że mogliśmy też wystąpić na wspaniałej scenie, którą zbudowano tam na terenie hali gimnastycznej. Rozmowa z organizatorami, uczestnikami też były władze samorządowe, bardzo sympatyczne spotkanie. No i rodzice, nauczyciele tak, i trochę też osób, które spotkaliśmy wcześniej, my wędrując po różnych miejscach w Polsce z planem daltońskim. I cudownie, że inicjatywy są oddolne. A relacja będzie w Daltońskich Wieściach, takie krótkie streszczenie, bo nie był ten wykład nagrywany, a chcemy się podzielić z wami, co tam przekazaliśmy. Ale już to wszystko, jeśli chodzi o tę historię, teraz tworzymy nową historię, mamy dzisiejszy gościnie. Mamy parę, tak, gościnie i jeszcze takie jakieś tam... No właśnie, powiedzcie, kim jesteście, skąd jesteście, co robicie i co tam się z wami przyplątało. Z nami oczywiście zawsze temat, który się wiąże bardzo często, to porozumienie bez przemocy, czyli język żyrafy i to, co próbujemy oswoić, czyli język szakala. To jakby nas gdzieś identyfikuje, natomiast gdzieś również jesteśmy w innych przestrzeniach związanych z ocenianiem kształtującym, z pracą bez ocen. To jest coś, co nas wyznacza nasz kierunek, a przede wszystkim chyba dziecko. I uczymy tak, jakbyśmy chciały, aby uczono nasze dzieci prywatne. Beata zaczęła. Wy oczywiście jesteście na co dzień pracującymi. Jeszcze Magda, tak. No ale już tak skończę, nauczycielami czynnie, prawda? Mów, czynny nauczycielu. Tak, ja jestem z edukacji wczesnoszkolnej i jakby tutaj w tej sferze działam. W tej sferze też wspieram nauczycieli, bo też jestem doradcą metodycznym, a więc dzielenie wpisane jest w moje bycie, ale wspólnie z Magdą tworzymy nasze wspólne dziecko, czyli edudzielnię, która już ma trochę czasu, która się rozwija i która powstała w ogrodzie, tak naprawdę w zwykłym ogrodzie, który stał się ogrodem edukacyjnym. A teraz Magda, powiedz trochę o sobie. Dobry wieczór wszystkim. Jak widać, osobą mówiącą w naszym teamie jest Beata. Ja milczę. Tu jest polonistą. Ale ja jestem polonistą w tym teamie. Uczę w klasach 4-8. W tym roku kończę 39 rok pracy, więc trochę już za mną. Porozumienie bez przemocy pojawiło się w naszym życiu wraz z nastaniem naszych najmłodszych dzieci, czyli naszych nastolatków. I wtedy zaczęliśmy od spotkania z Kasią Dworaczyk i od warsztatów właśnie z tą osobą. I tak się zaczęło. Tak się zaczęła przyjaźń z Rosenbergiem. Zaczęliśmy tego języka używać najpierw właśnie z naszymi własnymi dziećmi, a potem przenieśliśmy to na szkołę, na nasze dzieci, te, jak ja to mówię, nie służbowe, nie prywatne. Służbowe dzieci. Tak? Bo tutaj Marta mówi, nasz uczestnik spotkania, że był na waszych warsztatach, cudowne, wspaniałe, ale no, czy da się to porozumieć bez przemocy dla większej grupy osób przełożyć, czy też nie da? Jak to jest? Jakie są zasady w ogóle porozumienia bez przemocy? Porozumienie bez przemocy to dialog, to dialog. Dialog to rozmowa, to spotkanie dwóch osób. I tu już dwie osoby wystarczą, żeby spojrzały na siebie z życzliwością i z empatią. Porozumienie bez przemocy to taka nazwa, która jest wprowadzona przez Rosenberga, jakby to on jest autorem tego. Ale my bardziej mówimy o empatycznej komunikacji. O tym, że po drugiej stronie mnie jako rozmówcy stoi człowiek
I wystarczy spojrzeć na człowieka jak na człowieka. To jest to, co jak byłyśmy w Zduńskiej Woli w tej piosence młodzież śpiewała, wystarczy widzieć człowieka w człowieku. I to jest, myślę, kwintesencja empatycznej komunikacji. My zresztą mówimy, że szkoła powinna opierać się na relacjach. I jeśli zejdziemy z tego piedestału, ja nauczyciel, ja najważniejsza osoba, i zaczniemy widzieć, że ten drugi człowiek, tak jak już powiedział Janusz Korczak ponad 100 lat temu, to już człowiek, tyle że mniejszy. I zaczniemy z nim rozmawiać i przede wszystkim to, co najważniejsze, zaczniemy słuchać drugiego człowieka. I to, co bardzo często podkreślamy, i ja bardzo często mówię to do moich uczniów, że po coś dano nam dwoje uszu, a tylko jedne usta, żebyśmy częściej słuchali niż mówili. I fajnie by było, żebyśmy jakby z szacunkiem podchodzili do każdego drugiego człowieka. Bo tak jak pięknie mówi Rosenberg, wszyscy mamy potrzeby. I te niespełnione, niezrealizowane potrzeby często są przyczyną do tego, że powstaje konflikt. I Rosenberg też mówi, że konflikt jest normalny, wpisany w naszą rzeczywistość, w tą szkolną również. Ale każdy konflikt jest do rozwiązania, jeśli ludzie za sobą rozmawiają i się słuchają. No i też jeżeli nauczymy młodych ludzi tej empatycznej komunikacji, bo ja pracuję z małymi, z młodszymi, oni by się, przepraszam, jeżeli gdzieś słuchają, to przepraszam, z młodszą, młodszymi dzieciakami. I słuchajcie, u mnie pierwszoklasiści uczą się, jak mediować konflikty, tak? Także mamy dyżur w ogóle potem się, jakby idąc też elementami daltońskimi, które mi się bardzo podobają. Mam mnóstwo dyżurów w klasie. Nasze zielone serca już was kochają. No, mamy mnóstwo dyżurnych w klasie i kiedy dzieci już dojrzeją, bo to jest ostatni dyżur, który powołuję, to jest dyżur mediatora klasy. No i te, które mają predyspozycję, najpierw są, potem słuchają i uczą się rozwiązywać konfliktów i uczą się rozmawiać. A to, że konflikt jest, oto to jest szkoła. A szkoła to poligon. Poligon doświadczeń bardzo różnych. Przecież to są dzieciaki, czyli uczniowie, uczennice, to są nauczyciele, to są rodzice, to jest dyrekcja. I każdy na tym poligonie chce ugrać coś dla siebie. No dobrze, ponieważ ja bardzo często w takich rozmowach na tematy bardzo takie no, ściśle edukacyjne, czyli takie profesjonalne od tej strony edukacyjnej, jako laik występuję, to powiedzcie, bo dla mnie porozumienie bez przemocy jest to sformułowanie, które mogę sobie wyobrazić, czyli w języku komunikacji nie używam słów, które mogą kogoś skrzywdzić albo ja nie wywrę jakiejś tam presji emocjonalnej czy psychicznej. Ale bardzo często pojawia się, to też już w komentarzach jest, postaci żyrafy i szakala. Powiedzcie, skąd się wzięła ta symbolika i tak dosłownie w kilku zdaniach, o co w tej symbolice chodzi i po co ją wprowadzono? No mnie się żyrafa z Melmanem kojarzy. Ja mówię o żyrafie, Beata mówi o szakalu. Super. Tak zawsze jest. Tak jest zawsze? Nie, no proszę cię. Dlaczego żyrafa? Wśród ssaków, i od tego zawsze zaczynamy rozmowę z dziećmi, kiedy mówimy o tej postaci. Wśród ssaków jest to ssak, który ma największe serce. Stąd język serca to język żyrafy. Empatii. Empatii, więc dlatego żyrafa jest jego symbolem. Oprócz tego mówimy też o takim patrzeniu na konflikt, patrzeniu na nasze potrzeby trochę z góry, ale nie z góry z wyższością, tylko z góry, żeby widzieć to, co obiektywne. Więc konflikt oglądany obiektywnie, bo kiedy rozmawiamy językiem żyrafy, to mówimy o tym, co jest problemem. Nazywamy to, ale przedstawiamy za pomocą faktów. Czyli to, co widać, jakby ja dzisiaj mówię do młodych ludzi z pozycji drona, bo to wtedy widać. No tak, zrozumiałe. Jakby wyobraźnia. Nie każdy widział żyrafę, ale drona dokładnie, na pewno. Dokładnie, ale drona na pewno tak, i obraz z pozycji drona jest dla nich czytelniejszy, no bo nigdy nie byli żyrafą i jakby nie wiedzą, co to patrzeć z pozycji żyrafy. Ale obraz z pozycji drona jest dla nich jaśniejszy. I wtedy mówimy o faktach. Przedstawiasz fakty, wydarzyło się to, to i to, i teraz językiem żyrafy nie oceniam. To jest najważniejsze w języku żyrafy. Żyrafa nie ocenia. I tym różni się od szakala.
A kto to szaka? Zrozumiałem żyrafę. To teraz mówi to z szakalem. Tak, ja tylko dopowiem, że żyrafa nigdy nie rozpocznie zdania od słów jesteś. A czy żyrafa powinna zaczynać od słów co ja poczułam, tak? Czyli nazywam moje uczucia, które ja poczułam w tej sytuacji, natomiast nie atakuję, mówiąc bo ty, tak? I oczywiście, jeżeli chodzi o tą symbolikę tych zwierząt, no to to jest również wymyślone przez Rosenberga, tak? To jest zaadoptowane do tej komunikacji empatycznej, dokładnie on jest autorem tej symboliki. I teraz szakal. Szakal, no co, drapieżnik, prawda? Więc jak drapieżnik, no to żeby zdobyć pożywienie, musi atakować. Skoro atakuje, no to w tej symbolice ocenia, uważa, że wie lepiej. I wtedy usłyszymy słowa, na przykład jesteś beznadziejna, czy jesteś beznadziejny, tak? Czyli od razu coś, co się bardzo często zdarza na poletku szkolnym, bo kiedy my w ogóle musimy powiedzieć, że my mamy takie też autorskie scenariusze, kiedy prowadzimy szkolenia, które zostawiamy zawsze ludziom, dla których prowadzimy te szkolenia. Jak wprowadzać jednostka po jednostce właśnie empatyczną komunikację. I ja kiedy, bo to jest oczywiście przepracowane na dzieciakach, ja kiedy wprowadzałam język szakala, no to dzieci usłyszały te komunikaty, wiedząc jak to słychać. I potem rozmawiamy, jak dzieci się czują, kiedy słyszą, że są beznadziejne, a dobrze ci tak, masz za swoje. To jest język szakala. Jak zwykle masz bałagan w pokoju. Tak, ten ja to rozumiem. Czyli szakal wbija szpilę. Dobra, ale tylko żebym ja jeszcze też zrozumiał jedną rzecz, czyli... Używanie języka szakala jest po to, aby dzieciom uświadomić, jak nie należy się komunikować, a język żyrafy to jest to, co powinniśmy jak najczęściej wykorzystywać w komunikacji z zewnętrznym światem. Super. Ja muszę powiedzieć, że jak zadałam dzieciom pytanie, jak im podałam komunikaty szakala i zapytałam się dzieci, czy wy słyszycie takie komunikaty w szkole? A moje dzieciaki, to była pierwsza klasa, końcówka roku, powiedziały, nie, pani to tak do nas nie mówi. Ja mówię, no super, to znaczy, że jest plus, że pani nie mówi. Ja mówię, a wy nie słyszycie? Nie, nie, pani Beatko, my to nie słyszymy. A ja mówię, a ja słyszę. A gdzie pani słyszy? A mam dyżur na korytarzu i tak idę między i sobą. Słyszę tu, tu, tu. A dzieciaki, my tak do siebie mówimy. Ja mówię, no. No właśnie, bo to nie jest kwestia tylko komunikacji dorosły uczeń, czy nauczyciel uczeń, dorosły dziecko, jakkolwiek być to w rodzinach przecież tak. Też to o to chodzi, ale tak, również tak. Między sobą, żeby się nauczyć tej komunikacji. No i właśnie od tego Beata zaczyna, tak, że jeśli wprowadza język żyrafy, to najpierw, i to jakby robimy z dziećmi ten test, potem nauczycielom też pokazujemy, że najpierw używam języka żyrafy i mówię, zamknijcie teraz oczy i udzielam komunikatów w języku żyrafy. Nawet tych na temat bałaganu w pokoju, tak, i co jest jakby trudne, bo to najczęściej mówimy do nastolatków, a to już jest w ogóle specyficzny odbiorca. I jakby pokazujemy im, jak się w tym momencie czujesz. I teraz Beata wkracza do akcji i jest szakalem. I tą, na tej samej muzyce, my bardzo często włączamy wtedy muzykę taką, wiecie, relaksacyjną, żeby się wyluzował człowiek. I na tej samej muzyce padają... te same komunikaty dotyczące tych samych sytuacji, ale wyrażone w języku szakala. I jak się teraz czułeś, tak? I wszyscy czują się tak samo, czują niepokój, czują zdenerwowanie i jakby ta wieczna krytyka, co jest jakby językiem, mam wrażenie, nas wszystkich. My wiecznie kogoś oceniamy, wiecznie kogoś krytykujemy. Takie to jest proste, łatwe. To jest, i to, co mówią nastolatkowie, i to też słuchajcie, kiedy wprowadzam język żyrafy już w starszych klasach, kiedy rozmawiam o tym z nastolatkami. Oni bardzo często mówią, pani Magdo, ale język szakala jest łatwiejszy. On jest prostszy. Szybszy. Szybszy. Łatwiej powiedzieć do kolegi, zamknij się. No, ale my też chcemy powiedzieć, żeby też każdy zrozumiał, że to nie jest tak, że język żyrafy jest cukierkowy, jest słodziuteńki.
Tam przecież, jeżeli jest bałagan w pokoju, no to nie będziemy ściemniać, że jest ładnie, tak? Kiedy chcemy uzyskać efekt, żeby tego bałaganu nie było, tylko sformułowanie jesteś bałaganiarzem, zawsze zostawiasz no, skarpetki przysłowiowe, tak, bo mamy synów, porozrzucane, weź coś z tym zrób, ile razy można powtarzać. To jest wszystko komunikat szakala. No to teraz jak to możemy zamienić? Tak, no to teraz wchodzi żyrafa i żyrafa powie, zobacz, byłoby mi miło, ale myślę, że również tobie, gdybyś skarpetki odkładał do kosza czy tam wyznaczonego miejsca. I próbujemy, to jest dłuższy, prowadzimy taką rozmowę, raz, drugi, trzeci, kolejny raz, pokazujemy, że szanujemy jakby odczucia naszego nastolatka, czy tam no, 7-8-latka, no to już nie ma znaczenia, pokazujemy, że ten trudny temat rozrzuconych skarpetek w pokoju, ja nie muszę wejść, tupnąć, trzasnąć drzwiami i wykrzyczeć jako mama, bo już mam tego dosyć, czy jako nauczyciel, czy tam cokolwiek, ktokolwiek, tylko pokazać, że ja rozumiem, że możesz być zmęczony, że może to nie był ten dzień, że ja staram się zrozumieć, może jest trudno ci się zorganizować, może możemy jakoś to wspólnie, tak? Czyli dajemy taką przestrzeń, że usiądź ze mną, porozmawiaj. Ja chciałabym poprosić wszystkich naszych uczestników spotkania o łapkę w górę, żeby się tam wyświetliło i dalej szło, bo mówicie o bardzo ciekawych rzeczach. Naprawdę wam bardzo dziękuję za to. A ja mam takie, zawsze ja to nazywam takie trudne pytanie, wiecie? Bo pierwsze, to jak długo porozumienie bez przemocy jest już w Polsce, powiedzcie mi dziewczyny, czy wiecie? Bardzo długo. Ja pamiętam na pierwszym szkoleniu, którym byłam w Porozumieniu bez przemocy, to jeszcze wtedy nie planowałam mojego nastolatka, który w tej chwili ma lat 15. Jeszcze nie był w brzuchu mamy. Nawet no, nie wiem jak z planami, prawda? Więc no, to już, że tak powiem, jest bardzo, bardzo długo. W ogóle Porozumienie bez przemocy jest, no, wydaje mi się, że znane i ja właśnie nie rozumiem, bo jak my gdzieś to jedziemy... To właśnie druga część mojego pytania, to dlaczego go nie ma w szkołach, w domach i wszystkich przestrzeniach? No bo jest trudniejsze. Aniu, ja ci powiem jeszcze ciekawszą rzecz. Była u mnie na praktyce 2 lata temu studentka psychologii. I ponieważ tak, jakoś tak się tak zawsze zadziewa, u nas że, jak, obu ona była, że tak, jak się wysyła kogoś, jak się jest praktykant, to się wysyła go do nas. Jakby nie wiem dlaczego, mimo że nie jest u nas na praktyce, ale nieważne. I ja przeprowadziłam właśnie lekcję wtedy, chyba to była 5. klasa i przeprowadziłam na języku polskim lekcję właśnie a propos języka żyrafy. I widziałam, że pani, słuchajcie, przewraca oczami, robi dziwne miny i mówię, kurczę, coś źle mówię. Czułam, że no to ona jest fachowcem, bo ona studiuje psychologię. Ja tylko jestem polonistą, który udaje, że się zna na języku porozumienia bez przemocy. Oj Magda, polonistów to my mamy naprawdę super. Ja zmieniłam zdanie o polonistach. Znaczy ja wiem, że gang polonistów tak działa w tym kraju świetnie i z tego jestem dumna. I ale... gang polonistów bardzo lubi edukację wczesnoszkolną. Dokładnie tak, ale jakby, bo ja zawsze mówię, że to co ja dostanę zawdzięczam i ja zawsze mówię, że naprawdę szapoba przed nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, bo to jest najtrudniejszy jakby okres i jeśli one nie zrażą dzieci do szkoły. To ja jeszcze powiem o nauczycielach przedszkola, bo oni zaczynają. O, ja chciałam powiedzieć. Dobra, tak już sobie tak posłodziliście nawzajem, to ja chciałabym się naprawdę nie, z tego spotkania skończę, dowiedzieć. Poczekajcie, tylko skończę z tą panią psycholog, która na koniec lekcji podeszła do mnie i mówi do mnie tak, czy ja od dawna uczę dzieci porozumienia bez przemocy i skąd ja o tym wiem? Pani na psychologii, tak? Bo ona na psychologii o tym nie miała. No właśnie. Może nazywali to inaczej, ale wiecie co, mnie interesuje taka rzecz, bo tutaj już z komentarzy widzę, że to różnie jest, jeśli chodzi o wprowadzanie tego języka żyrafy, czy w ogóle porozumienia bez przemocy, że to jest, no różnie to bywa, czasem jest łatwiejsze, czasem trudniejsze, ale mnie ciekawi jedna rzecz, czy
To jest trochę tak jak z chrześcijańskim nastawieniem policzka. Czy jeśli mówimy do kogoś językiem pozytywnym, jak długo czekamy, aż to wróci do nas w ten sam sposób? Czy to nie będzie tak, że my żyrafą, a oni znowu szakalem? No my żyrafy, a oni szakala. I tak po prostu tylko można. Tylko tej żyrafy nie kumasz i dlatego. Nie kumam żyrafę, tylko no. jak ona się nam zwraca, tak? Nie nam, na nas jak się zwraca, tylko jak nam się zwraca. Ja powiem. Wiem, długo szyja to. Do żyrafa i szakala dołączyła jeszcze żaba. Okej. Dobry wieczór, panie profesorze. Kłaniam się panu profesorowi Romanowi Lepertowi, bo się nam tak, z nami też witamy. Tak, witamy serdecznie, bardzo jest nam miło. Powiemy tak, to nie jest tak, że to, co właśnie zaznaczyłam, że to nie jest, że ta żyrafa jest taka, no taka cukierkowa, my to nazywamy. Naprawdę. Z szacunkiem za znaczenie granic, których nie akceptuję, żeby ktoś przekroczył, i zrobię to z szacunkiem dla współrozmówcy, ale szanując również swoje przekonania, to pokazuje, że to nie jest tak, że ja pozwalam na wszystko, czyli nadstawiam policzek i prawda, ile razy 5, 10, 15. Ja jasno wyrażam granice, ale przy tym nikogo nie obrażam. Owszem, może ktoś się obrazić, bo na przykład mam prawo mieć swoje zdanie. Nie jest gotowy na naszą informację, tak? Jeśli nie jest gotowy na naszą informację, to choćbyśmy mówili to nie wiem jak bogatym zasobem słownictwa, to on tego nie przyjmie jakby. Tak, czeka na cios, a my tutaj wychodzimy zupełnie z czymś, czego on się nie spodziewał, nie? Robert, ja ci powiem najlepszy przykład. Kiedy uczeń przeszkadza w czasie lekcji. Tak. I moja reakcja, kiedy podchodzę do ucznia i mówię, przepraszam, czy mogę ci w czymś pomóc? Zdajesz sobie sprawę z reakcji ucznia? Jest najczęściej takie... Zerwała się pani z choinki. Dobrze się pani czuje? Ale o co chodzi? Ale come on! Dobrze się pani czuje? Ja tu pani przeszkadzam w lekcji. Zamiast mi wpisać uwagę, zamiast mnie ochrzanić, to ona mnie pyta, przepraszam, czy mogę ci w czymś pomóc? Bo my musimy... Czy masz jakiś problem? Bo jakby bardzo często mówimy też, i to jest najlepsze, jakby ja cały czas powtarzam, mówienie do dzieci, uczenie dzieci przez mówienie nie przynosi efektu. Jeśli ja świecę z przykładem, sorry, świecić przykładem dziwnie mi się kojarzy, ale jeśli ja im pokazuję, jak to można, to oni w którymś momencie, słuchajcie, ja zawsze mówię, że największym komplementem jest, kiedy ja słyszę, jak oni ze sobą się tam ścierają i nagle słyszę, no wiesz, językiem żyrafy to ty do mnie nie przemówiłeś. To ja będę to używał. Ja muszę powiedzieć od razu, bo miałam was zapytać o tak zwanego rodzice pirania, ja tak nazywam trudnego rodzica, to mam powiedzieć, hej, masz jakiś problem? Are you talking to me? Sorry, to jak ja mam się zachować? No ja już widzę taką panią Kowalską. Znaczy ja wam coś powiem. Ja miałam ostatnio właśnie, wezwałam rodziców, tak? Zawezwałam. Znaczy ja w ogóle zaprosiłam właśnie. I żeby było jasne, nie używam określeń. Ktoś powie, to są słowa. Ja niestety jako polonista wychodzę z założenia, że słowa są bardzo ważne i słowa mają moc. Nie robię zebrań z rodzicami. Z rodzicami są spotkania. Zapraszam państwa na spotkanie. Tak? Nie zapraszam państwa na wywiadówkę, na zebranie. Zapraszam państwa na spotkanie. Robię spotkania trójstronne. Nie uznaję rozmowy o dziecku bez dziecka. I to, co Aniu mówisz a propos trudnych rodziców, bo ja nie używam słowa roszczeniowe. Ja wiem. No tak. Dokładnie. I jakby zaprosiłam ostatnio rodziców, bo tatuś się nagle pojawił w szkole. Jestem wychowawcą tej klasy od 3 lat, nagle tatuś wpadł. Mowa jego ciała była jedna wielka agresja, kiedy wpadł zwolnić córkę z lekcji. Nie podjęłam z nim wtedy rozmowy, bo wiedziałam, że ta rozmowa mogłaby iść w złym kierunku. Wiedziałam, że pan musi ochłonąć. Przed nim weekend, okej. Spróbujemy pana w jakiś tam sposób ugłaskać. Kiedy go zaprosiłam na rozmowę, przyszli oboje z żoną plus dziecko. Dla mnie najważniejsza osoba w tym trio. I to, co rodzicom też powiedziałam, proszę państwa, mnie jakby relacje państwa po rozwodzie nie interesują. Nie jestem terapeutą rodziny.
Mnie interesuje w tym wszystkim państwa dziecko i ono jest dla mnie tu najważniejsze. Sorry, zwróciłam się do pana. Tatą roku pan nie został. I raczej nie zostanie. To chyba szakal z ciebie się... Nie, już to jakby... Znaczy, wiesz, umówiłam to z uśmiechem. Mowa ciała była przyjazna. Przyjazna. Ale jakby nie ma zgody na to, że tatuś się pojawia po 3 latach i wchodzi z takiego, wiecie, górnego C, obraża nauczycieli, obraża rodziców, obraża uczniów. Było, masz jakiś problem, tak? Masz jakiś problem, dokładnie. Ale nie ja jestem od rozwiązywania tego problemu. Dla mnie problemem, jeśli już w cudzysłowie, jest dziecko, nie rodzic. Jego samopoczucie gdzieś. Mniej samopoczucie tatusia nie interesuje. No rozumiem, czyli powiedzmy tak, nie chodzi o to słodzenie, chodzi o to, żeby czasem rzeczywiście sformułować myśl, która będzie też okazywała też siłę ze strony naszej. Nie taką, która ma kogoś zniszczyć, ale taką, że nie. No, ja sobie nie pozwolę na pewne zachowania, bo mamy do załatwienia sprawy z dzieckiem, a nie między nami, tak? Ale wiecie co, to jeszcze mnie ciekawi, jak to, bo w takich komunikacji to jeszcze rozumiem, że no mamy jakby wspólny cel, to dziecko, jesteśmy w stanie też rodzica tutaj, czy innego nauczyciela, bo to często może też tak być, kiedy coś z nauczycielami w radzie załatwiamy między sobą, żeby coś tam powiedzmy pomóc uczniom. A powiedzcie, jak to wygląda, ale też mam pytanie do naszych dzisiejszych widzów, być może stosowaliście to w takich komunikatach, ale ze swoimi na przykład zwierzchnikami. Z dyrektorami, czy na przykład z osobami, które nagle na jakąś tam powiedzmy inspekcję wpadną, czy jakiś nadzór sprawdza co i jak. Jak to wygląda w komunikacji z osobą, która jest wyżej w hierarchii? Czy to też się sprawdza? Jestem ciekaw, jak wy macie doświadczenie i czy tutaj nasi widzowie też się gdzieś tak napotkali. A jeszcze Ania, tak? Aniu? Nie, tylko mówię, że... Aha, pokazujesz. Powiem, dobrze. Cześć. Ja powiem tak, że to niezależnie, czy to jest zwierzchnik nasz, tak? Czy osoba, która gdzieś będzie jakby zależna od nas, tak? Język żyrafy mówi o faktach. Jeżeli ja przedstawiam fakty, które się zadziały, tak, i bo musimy wiedzieć, że kiedy rodzi się frustracja, musimy wiedzieć, że wtedy, kiedy potrzeby człowieka są niezaspokojone, kiedy moje potrzeby są niezaspokojone, no to ja się frustruję. Kiedy spotykam się z osobą, która jest frustratem, powiedzmy, to ja wiem, że on nie jest z natury zły, przyszedł mi tutaj powiedzieć, że tak powiem, no dowalić, tak używamy kolokwializmu, tylko też to wynika z jakichś jego niezaspokojonych potrzeb. W związku z tym musimy usiąść... Albo złych doświadczeń. Dokładnie, musimy usiąść. I nie umie inaczej, nie? Tak. Po prostu, nie jest złym człowiekiem, tylko nie umie inaczej. Dokładnie, porozmawiać o faktach i nazwać swoje emocje, które nam tutaj towarzyszą i co potem dalej. No to jest pierwszy krok. Tak też uczymy dzieciaków. Powiedz, co się wydarzyło, nazwij swoje emocje. Jestem zły, bo Janek zabrał mi piłkę, tak? No to i teraz jest ciąg dalszy. Dajcie, zarówno jeden, jak i drugi, jak możemy, co możemy zrobić, aby każdy z was był zadowolony. No i teraz następuje wyrzut różnych oczekiwań. Janek będzie miał jakieś oczekiwania, Zośka będzie miała jakieś oczekiwania. Dobrze, tak samo do ja i ktoś tam mnie nadzoruje albo z kim ja jestem. I wtedy co? Ustalmy jedno na dzisiaj. Wspólne rozwiązanie, które wykorzystamy, żeby kolejny raz to, co się dzisiaj zadziało, żeby się nie zdarzyło. Żeby to nie był sąd Salomonowy. Dokładnie. Żebyśmy wspólnie ustalili, no to dobra, powiedzmy na tą piłkę. No to co zrobimy? No to zróbmy, że ja minutę pogram, ty mi mierzysz czas, potem ja tobie daję, ja tobie mierzę czas minutę i możemy w ten sposób, tak? I czyli dzieciaki same... Czy dorośli ustalają wyjście z tej sytuacji. Jeżeli to nie zadziała i zdarza się po raz drugi, no to wtedy idziemy kolejnym rozwiązaniem, tak? To jest właśnie o to, żeby ustalać wspólnie. Nie, ja uważam, że i tak ma być moje, tylko ustalmy wspólnie rozwiązanie tego problemu. I o to chodzi w mediacji. Ja tylko chciałabym jeszcze a propos Robert, że jakby jeśli pójdziemy do szefa, tak, do osoby, która jest nad nami i jakby nie zaczniemy od tego, że bo jak zwykle pani dyrektor, tak, czy jak zwykle ktoś tam coś tam, tylko zacznę od tego, że w
przedstawię fakty, że nie wiem, po raz kolejny zostałam w czymś pominięta, czy po raz kolejny dołożono mi więcej zadań niż innym. Nawet nie użyłabym chyba niż innym, tylko tak. Powiedziałabym, że dostałam takie i takie zadanie, a więcej niedawno niż do tej pory, nie? Tak, czy że na przykład jeszcze nie skończyłam jednego swojego zadania, a dostałam już kolejne. I na przykład czuję się zmęczona. Czuję się zmęczona, czuję, że nie jestem w stanie wykonać tego tak, jak mogłabym to wykonać, albo tak, jakbym nawet chciała to wykonać, to jakby mówię o faktach, mówię o swoich uczuciach, mówię o niezaspokojonych swoich potrzebach, ale nie atakuję tej osoby. Tak, nie zaczynam od jak zwykle. Tak, Ania. Mam takie pytanie, bo nam często zadają podczas szkoleń, że a jak z tym planem daltońskim, to jak zaczną w przedszkolu, to mogę w pierwszej klasie, albo jak zaczną w pierwszej klasie, to mogę w czwartej klasie. No to powiedzcie mi, od jakiego wieku można to porozumienie bez przemocy stosować? I czy jeżeli tylko dziecko nauczę, a nie rodziców, to czy to mi się w ogóle uda? To? Aniu, bardzo ważną rzecz powiedziałaś. No, teraz tak. Dziękuję. I po prostu chciałabym tak, dla tych, co nas będą słuchać, to na co, kiedy uzyskamy najlepsze efekty? Porozumienie bez przemocy wprowadza się już w przedszkolach. Kasia Dworaczyk stworzyła tę książkę Mini Mediacje, kiedy jej córka chodziła do przedszkola i zaczęło się źle zadziewać w grupie córki. I zaczęła tę mini mediację od właśnie grupy przedszkolnej. I tak powstały te scenariusze. I to, co ty mówisz, najlepiej zacząć od przedszkola. Ja wiem, jak wchodzę do przedszkola Montessori, w którym żyrafa i szakal jakby zamieszkały i jakby są, jest stoliczek, na którym siedzi żyrafa i przy którym dzieci siadają i rozwiązują konflikty. I jak wchodzę i słyszę, ciociu, dzisiaj u nas nie było szakala. Wiecie, to jest ciekawe, pytanie. Tak? Ja przepraszam, że wam przerywam, ale też chciałbym, żeby to spotkanie było dla naszych widzów jak najwięcej, bo my możemy sobie gadać o tych rzeczach, co nas interesuje, ale tu jest takie konkretne pytanie Ewy. Bywa tak, że dziecko mówi nieprawdę, wtedy trudno jest coś ustalić, tym bardziej językiem żyrafy. Co byście poradziły w takiej sytuacji? To znaczy, kiedy dziecko mówi nieprawdę, nie jest tak, że jeżeli zadziewa się konflikt, to jedno tylko mówi, a drugie nie, prawda? Ja zawsze biorę dwójkę dzieci, czy trójkę, czy czwórkę, kiedy się coś zadziewa złego i one relacjonują, co się wydarzyło. No bo jak mnie nie było, to te fakty musimy ustalić. I z reguły, nawet jak są dzieci, które konfabulują, wymyślają, to prędzej czy później, no tak, nie no, padnie. On ma rację. Tak, dojdziemy do tego momentu. A jeżeli się raz, na przykład no zaprze się, że nie. Ja zawsze mówię, bo to nie jest tak, że na przykład konflikt się da rozwiązać dziś, tu i teraz. Są konflikty, które ja na przykład z dzieciakami mówiłam dzieci. Odraczamy. Tak, dzisiaj widzę, że nie ustalimy, co się zadziało. Widzę, że nie wszyscy jesteśmy ze sobą szczerzy. Może musimy to przemyśleć. Idziemy z tym do domu, wrócimy do tego jutro. Usiądziemy i spróbujemy to rozwiązać. I to, co tutaj jest bardzo ważne, to co powiedziała Beata, usiądziemy, ale to, o co zawsze prosimy, usiądźmy w kręgu, patrzmy sobie w oczy. To jest bardzo ważne. Jeśli uczeń widzi plecy kolegi, koleżanki, nie nawiąże relacji i łatwo jest wtedy kłamać. Jeśli patrzymy sobie w oczy, tak? Jeśli ta rozmowa toczy się face to face, to naprawdę prędzej czy później, nawet ten najbardziej konfabulujący. Ja jeszcze takie ćwiczenia robię czasami, kiedy widzę, że tam mi ktoś brnie i widzę, że no, wkręca równo. Ja zawsze mam takie logopedyczne lustra i mówię tak, słuchaj, każdego jesteś w stanie oszukać w klasie. Masz lustro, to co mówisz do nas, powiedz do siebie. Jeżeli uważasz, że nie oszukujesz siebie, ja nie mam podstaw, żeby ci nie uwierzyć. I wiecie mi, że to działa chyba najbardziej, kiedy musi odejść i ze sobą porozmawiać, nie? To jest to, coś, co, to, że... Nie, to nie wiem, czy zaryzykuję taką tezę i ewentualnie tutaj sprostujcie. Czyli tak, ten język porozumienia bez przemocy... To jest bardziej po to, żeby go zacząć wprowadzać i żeby nie było później takich rzeczy
krytycznych, jak na przykład kłamanie, bo jeśli już mamy jakąś sytuację dramatyczną, to tym językiem nie rozwiążemy na zasadzie włączam, mówię i to działa. Czyli my tak naprawdę musimy stworzyć pewien system, styl komunikacji, żeby się nie zadziewały rzeczy, które się potem no, stają problemem. Bardzo dziewczyny przygotowały literaturę. No właśnie, doszliśmy do momentu, kiedy ja muszę zadać wam pytanie standardowe. Czy czytacie daltońskie wieści? Co wtorek rano? Yes. I Beata też? Beata też? I powiem tak, czasami one przychodzą bardzo, bardzo o świcie. O 6.00. Ale to dobrze. Tak, to dobrze, bo ja tak właśnie się budzę. A ja nie. No, to super. Jest nam bardzo miło. Oczywiście nie to, że czytacie dlatego, że widzieliście, że wystąpicie, to teraz czytacie. Nie, 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 nie. Możesz, Aniu, nawet powiedzieć, o co się dzisiaj na ciebie obraziłam. Tak, bo się powiedziałam, że jedyne trzy pytania, jakie wam zadam, które znacie, to właśnie czy czytacie daltońskie wieści. I zapytałam się, czy ty w ogóle no, wiecie i oglądacie i powiedzieliście, że się na mnie obrazicie, bo przecież za to pytanie. Tak, tak, za to pytanie, tak. Więc... Ja powiem tak, my jakby pomimo naszego doświadczenia zawodowego, bo to trochę... Trochę już tego mamy, gdzieś w tym plecaczku trochę już niesiemy, to zawsze uważam, że jesteśmy ciekawe nowości, nie, w ogóle jesteśmy ciekawe, co się dzieje w edukacji. To nie jest tak, że bycie nauczycielką, nauczycielem jest to proces skończony. Jesteśmy w drodze. Jesteś tak, to jest moje takie właśnie hasło, które też mówię zawsze rodzicom. Że jesteśmy w drodze, dlatego ja zawsze się śmieję, że w kosmosie to ja wybieram drogę mleczną, dlatego że droga to jest coś, co charakteryzuje każdego. Nauczyciela, ponieważ musi być cały czas na drodze rozwoju. Rodzica, bo wychowanie dziecka, młodego człowieka jest drogą do doskonałości. Zawsze jestem w drodze i to jest niekończąca się droga, dlatego że kiedy to dziecko nawet będzie dorosłe, to gdzieś, kiedy mamy dobre relacje, to rozmawia się, tak? Cały czas jest to droga. Czyli cały czas poszukującymi jesteście nauczycielami. Tak. I to jest cudowne, nie? Odkrywać ciągle coś nowego. Zresztą was widzę na różnych webinarach, bo wiecie, ja też tam słucham. No właśnie, bo wy też, może nie tak regularnie, albo my nie widzimy tego, ale wasza edudzielnia to też są rozmowy, też. Spotkania, zaproszenia. I powiedzcie mi, co was podkusiło, żeby się tą edudzielnię założyły. I jeszcze jedno pytanie, bo już potem się nie mogę wypowiedzieć. Pani. To też opowiedzcie o tej edudzielni, bo robicie bardzo dużo ciekawych rzeczy. I zapraszacie. I to, co mnie, wiecie, naprawdę, jak patrzę, co publikujecie i jaki materiał, to mnie jest cieplutko na serduszku, bo wy nie myślicie tylko o sobie. Po prostu pokazujecie różne programy, różne materiały. Na przykład ostatnio też mi się bardzo podobał, umknął mi post Doroty Kujawy-Wenke. Na ten temat, o podstawie jaka jest programowej. Różnica między kryteriami a właśnie wymaganiami edukacji. Rewelacyjny post. I właśnie to jest fajnie, że wy się schylacie nad różnymi ciekawymi rozwiązaniami. To jak to powstało, powiedzcie? Powstało to tak naprawdę, kiedy zaczęłyśmy, my w ogóle z Magdą tak bliższy kontakt, w sensie takiego bardzo dużego koleżeństwa na początku, teraz gdzieś tam przyjaźnie, prawda, rozpoczęłyśmy kiedy... Nie tylko edukacyjnego. Nie edukacyjnego, tak, kiedy postanowiłyśmy... Nie, wiemy, że jesteście parą, to już się po prostu się powiecie, przyznajcie się, stres Magdy jest normalny. Więc tak, Magdy Kolczyki mówią wszystko, rozumiemy, dobrze, okej. W każdym bądź razie zaczęło się od tego, że my jakby rodząc nasze... Mamy wspólne dzieci. Wspólne dzieci, które mają 6 tygodni różnicy, skończyły niedawno, moje skończyło już 15 lat, Franek skończy za 6 tygodni. Tak, bo to jest 6 tygodni różnicy. Proszę, ale się zgrały dziewczyny naprawdę. No właśnie, jak się okazało, że ja będę mamą i potem Magda za kilka dni przychodzi i mówi, że też ja bym chyba że się szalała, co ty w ogóle wymyślasz? No i tak, bo mamy różnicę między dziećmi dużą, tymi starszymi. No ale do czego zmierzam? I tak żeśmy
zaczynały właśnie takie te różne edukacyjne znaczy, ja coś powiem. Doszłyśmy do wniosku, że najwyższy czas zmienić polską oświatę dla naszego drugiego pokolenia naszych dzieci, czyli właśnie dla Mikołaja i dla Franka. Nie udało się. Jeszcze się nie udało. Nie no, jesteśmy w drodze. Ale wiecie co? Kurczę. Wiecie co mnie zaskakuje? Bo tak, jesteśmy z tego samego pokolenia. Jak tak patrzę na też innych aktywnych edukatorów, właśnie w internecie, w tych działaniach takich pro publico bono, oczywiście my też sobie przy okazji jesteśmy w stanie gdzieś też zarobić na tym, co wiemy, no bo to też trzeba jakoś finansować. Ale zaskakuje mnie taka rzecz. Jesteśmy raczej pokoleniem, które ma trudności z korzystaniem z tych technologii cyfrowych, a tacy 30-parolatkowie, oni są daleko w lesie. Znacie kogoś takiego? Może ja po prostu jestem w bańce jakiejś. Jeśli znacie kogoś tam 30+, który działa tak jak wy, czy my, czy jak tutaj obecny też profesor Roman Lepert, pracuje na rzecz innych. No właśnie, o co, dlaczego tak się dzieje? Czy może nie mają czasu, może jeszcze mają swoje dzieci na wychowaniu, bo może też tak być. Albo pokolenia nawiedzonych, wiesz? O właśnie, bardzo dobrze, Aniu, to ujęłaś. Nie no, nie jesteśmy nawiedzeni, tylko jesteśmy z pasją. Tak, o właśnie. Nie obrażajcie. Tak, to też właśnie. Słowa mają moc. To jest prawda. Ja myślę, że jeżeli się... Była taka konferencja. Jeżeli się robi to, co się lubi i ma się doświadczenie, bo to też jest ważne, nie tylko pomysł, ale również doświadczenie, bo wiedza no, musi mieć tam swoją nadbudowę gdzieś, prawda? Bo ja nigdy żadnych spotkań, kiedy robię jakieś dla młodych nauczycieli, no, dla każdych zainteresowanych jako doradca metodyczny, ja nigdy tego nie robię na teorii. Ja mam swoje zeszyty w prezentacjach, ja mam swoje scenariusze, ja mam swoje przykłady, i opieram się na swoim doświadczeniu i pokazuję, co działa, co nie działa, gdzie czegoś poszukujemy. Tak? I to jest, wydaje mi się, że ta siła, że doświadczenie, ale też otwarty umysł. Trzeba mieć otwarty umysł, no i trzeba być w ogóle szczęśliwym człowiekiem. Tak, bo dzieci uczą się tylko od ludzi szczęśliwych. Tak, od uśmiechniętych. A wy jesteście w ogóle uśmiechnięte babki. Tak. Z takim w ogóle... podejściem otwartym, jak to okno u was z tyłu, że jesteście na świat otwarte bardzo. Nie boicie się ufarbować włosów, zrobić sobie tatuaż, ubrać się kolorowo i tak jak jesteście kolorowi wewnętrznie, to jesteście kolorowe na zewnątrz. Powiedzcie mi jeszcze, bo żeby mi to nie umknęło, bo wy mówiliście też o tym, że tam dzieci słuchają, tutaj jest żyrafka, tam nie ma szakalika. Czy porozumienie bez przemocy to jest nagroda i kara? Czy też dzieci dostają za to, że się dogadają? Bo muszę się zapytać dla tych, co nie wiedzą, dobrze? Nie. Absolutnie nie. To jest po prostu nauczenie dzieci rozmowy ze sobą, a żadnych, my w ogóle pracujemy bez ocen z Magdą. Naprawdę? Tak, 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 w szkole systemowej pracujemy bez ocen, oczywiście na podstawie innowacji pedagogicznych, ale... Ja wiem, że wy pracujecie, ale po prostu takie pytanie wiecie. Tak, i to się naprawdę zadziewa i to można, i dzieci się uczą, mają takie same wyniki. Ja to zrobiłam na swoich i bez prac domowych. Ja to robiłam też na swoich, oczywiście bez takich typowych prac domowych, bo jeżeli czytanie książek jest pracą domową, no to jest, tak? Ale no to ja uważam, no, że... Się ja dziękuję ci za to, Beata, tak, że powiedziałaś, co to znaczy praca domowa. Tak. Bo to jest istotne, żeby rodzic wiedział, bo jeżeli my rozmawiamy i to porozumienie bez przemocy idealnie, pięknie wprowadza w naszą... Tak. Relacje między ja, nauczyciel, rodzic, żeby wiedział dlaczego. Bo myślę, że właśnie ten szakal miesza. I on tylko czyha, żeby wyskoczyć z tego, wiesz, kantorka, bo tam ciągle go gdzieś rzucają na zaplecze, a on wyskakuje i właśnie rodzic przyjdzie, a ja mu szakalem. Albo rodzic przyjdzie mnie szakalem. I tu niestety... rodzą się konflikty, a jeżeli ja sobie z tą żyrafą przyjdę i powiem dlaczego, co będziemy robić, co ja z tego mam,
to będę miała piękną komunikację bez przemocy, prawda? Znaczy, nawet jak rodzic przyjdzie, który na przykład przychodzi, tak jak Ania mówi, z szakalem do mnie, tak? No bo przecież nie będziemy idealizować, że mamy. No dlaczego wszystkich... pani nie realizuje tak. podręcznika? Przecież nie będziemy mówić, o. że wszyscy rodzice od pierwszego dnia kochają nas i w ogóle mamy bezproblemowych rodziców. No nie będziemy ściemniać, przecież scenariusze powstały, nasze autorskie, na podstawie tego, że ja miałam bardzo trudną klasę, tak? To nie tak, że dzieci zapisane... Innowacja przy... była po coś. Była po coś, tak? To nie to, że wszyscy kochają panią Beatę i wszystkie dzieci zapisane są do pani Beaty, bo prawda, cudowne, grzeczniutkie i tak dalej. No nie, no czyli to jest mają życie. Moc. A słuchaj, ty, tak już mówisz tak. trzeci raz te scenariusze. Czy te scenariusze można kupić gdzieś? Nie można, znaczy my je udostępniamy, kiedy mamy szkolenia i wtedy one są w pakiecie takim. Ale właśnie. Na szkolenia można się z wami umówić. Tak, oczywiście. Jesteście babki do wzięcia. Tak? O tak, jak najbardziej. I powiedzcie mi dziewczyny, gdzie się można z wami umówić? Przez edudzielnię, tam jest mail podany, edu.dzielnia@gmail.com. Na naszej grupie facebookowej jest podany, jest tam również nasza oferta, w czym czujemy się mocne, w czym mamy doświadczenie. Jeździcie po całym kraju i tak. siejecie, jak ja to mówię. My siejemy Daltona, wy siejecie porozumienie bez przemocy. Cudownie. I ocenia niekształtujące. Tak, jeszcze Aniu tylko powiem, bo... Aha, tak, bo ty mówiłaś o tej etudzielni, że my tak zapraszamy, dlatego że my tak. chcemy, żeby każdy głos w edukacji, który zmienia polską edukację, jest ważny. I dlatego tak wyszukujemy, tutaj no Magda jest mistrzynią w tym wyszukiwaniu, każda ma swoją przestrzeń, która się świetnie uzupełnia i zawsze mówimy, że po co wyważać drzwi otwarte już. Jeżeli ktoś coś zrobił, bierzemy, podajemy dalej, niech to się sieje dalej. Tak? Jeżeli ktoś widzi, że my coś robimy, podaje dalej, jest nam również bardzo miło i przyjemnie. Wzajemne wsparcie się nauczycieli jest bardzo ważne. Musimy pokazywać, że my naprawdę lubimy siebie jako grono i podajemy dobre rzeczy po prostu dalej. Powstał również jeszcze takim taki fan... osobą jest profesor Lepert, który tak. też zawsze udostępnia i wspiera. Super. I dziękujemy, tak. że jest. Ale wiecie co, to ja mam takie też wrażenie, że coraz częściej jak obserwuję te działania w sferze komercyjnej i w sferze tutaj edukacyjnej, że coraz więcej narzędzi przenika do edukacji, czasem nazywających inaczej, bo kiedyś bardzo dużo się mówiło o budowaniu relacji, w edukacji również. Jeśli chcesz coś sprzedać, to najpierw stwórz z klientem relację i wtedy możesz coś oczekiwać, że będziesz zrozumiany i zaakceptowany. Teraz na przykład w tej sferze komercyjnej bardzo dużo się mówi już na przykład nie o negocjacjach, nawet nie o win-win, tylko o partnerstwie, czyli szukanie rzeczy, która może nas zjednoczyć do robienia czegoś wspólnie. I to porozumienie bez przemocy wydaje mi się tylko po prostu innym podejściem, inną nazwą podobnej filozofii, czyli jak się spotykamy, język nam pomaga, znalezienie tego wspólnego celu, którego już łatwiej jest zrealizować, a nie musimy się przeciągać na jedną, a drugą stronę. A powiedzcie, jeśli chodzi o moje pytanie, bo to taka moja refleksja i dziękuję, że mogę się wypowiedzieć. A jakimi planetami chciałybyście zostać? Czy może ciałami. Gwiazdami, ciałami niebieskimi? No bo jesteśmy według kosmosie, Ania zawsze to pytanie zadaje, ale dzisiaj chyba... No ja zdecydowanie, tak jak powiedziałam, drogą mleczną chcę być. Ja wiem, że to nie jest ciało niebieskie, znałem sobie sprawę. To jest cała masa ciał niebieskich. Tak, ale mi ta alegoria drogi w życiu bardzo często towarzyszy i wydaje mi się, że to jest mi bardzo bliskie, więc ja zostaję przy drodze mlecznej. A Magda? No ja się śmieję, ja będę kometą. Z prostego powodu, już nie tylko z powodu warkocza, tak, ale tą kometą, ponieważ jest ich we wszechświecie miliony, a ja bym chciała, żeby takich komet edukacyjnych było jak najwięcej i żeby przez to dzielenie się, bo one też temu procesowi podlegają, jakby to się szerzyło. Żeby takich ludzi, którzy chcą, żeby ta szkoła była szkołą, do której dzieci po prostu chcą chodzić i że z tego prawa do uczenia się będą korzystać z ogromną przyjemnością, a nie jak one to traktują, kiedy właśnie czytamy z nimi książki Marka Michalaka i mówimy, że mają prawo do nauki, to one patrzą na nas i mówią prawo? Prawo do błędu mają. Tak? I jakby fajnie by było, żeby właśnie te komety... żeby było ich coraz więcej. No, oczywiście, ostatnio dużo się mówi o prawach takiego dosyć kontrowersyjnego autora.
Marcina. Tak. Marcina, powiedz, prawo jak Marcina. To wygląda, jak to wygląda z tymi prawami ucznia i ja nauczyciela? Powiem, o co chodzi? Dokładnie. Jesteśmy ambasadorkami opowieści Marka Michalaka, ale ostatnio miałyśmy również na targach edukacyjnych przyjemność rozmawiać z Marcinem, Marcinem Kruszewskim, czyli prawo Marcina. I no ja tak muszę powiedzieć, że mam mieszane uczucia do my się przyznajemy, Marcina. Znaczy my się tak. przyznajemy do tego, że jadąc na targi jechałyśmy z nastawieniem, że język żyrafy chyba będzie w tyłach, my językiem szakala ustawimy młodego człowieka, bo miesza nauczycielom. Tak. No natomiast, właśnie. Natomiast po rozmowie z Marcinem, i to będę powtarzała już zawsze, nie oceniaj książki po okładce, porozmawiaj z człowiekiem, dowiedz się, jakie są jego intencje, i okazało się, że no, facet wie, co mówi. I robi to z życzliwością dla nauczycieli. Tak, z ogromną życzliwością i mówi o ogromnym szacunku dla nauczycieli. Zresztą Beata mu zadała pytanie, tak. czy napisanie książki i stworzenie tego podcastu o prawo Marcina jest leczeniem traumy związanej ze szkołą. Powiedział, że nie. Ja od tego zaczęłam rozmowę. Także on ma bardzo dobre doświadczenia, jeśli chodzi o szkołę. Natomiast to dlaczego tak jest odbierany? Bo odbierany znaczy, jest bardzo negatywnie. Głównie przez nauczycieli, nie oszukujmy się. On ma ogromny fan wśród młodych ludzi. Kiedy ja w szkole w poniedziałek słuchajcie, kiedy ja w szkole w poniedziałek powiedziałam, słuchajcie, spotkałam się z Marcinem, no to było, Jezu, jak, proszę pani, a jak jeszcze pokazałam, że mam z nim zdjęcie, to już wiecie, w ogóle nie muszę... Ale se notowania poprawiłaś u młodych. W ogóle jestem na topie, ale nie o to chodzi. Znaczy... Znaczy to, co chyba jest znowu, my, znaczy to, co też powiedziałam Marcinowi, że nie ma jakby mojej zgody na to, że uczeń do mnie mówi, nie może mi pani zabrać telefonu, bo Marcin mówi, że to jest niezgodne z prawem, tak? I ja mu tłumaczę i Marcin mówi, ale nie, ja wcale tak nie mówię. Ja mówię, że statut jakby określa prawa co do korzystania z telefonu i jeśli uczeń łamie zapisane w statucie prawa, to nauczyciel ma prawo zareagować. Ale będę tutaj no, taka trochę brutalna, bo no, nie będziemy tutaj słodzić, że wszyscy nauczyciele zachowują się wzorcowo, przestrzegają prawa ucznia, prawa człowieka, że wszystko, no, no uderzmy się w piersi i powiedzmy, że czasami no w drugą stronę. Szakal siedzi w kieszeni. Znaczy, wiecie, no, wszystko zawsze, co... Mamy węża w kieszeni, a teraz będziemy, mamy szakala w kieszeni. Taki nowy szakal panu... siedzi nam na ramieniu, tak jak diabeł. Szakal siedzi nam na ramieniu, tak jak diabeł. Uchem. Znaczy, słuchajcie, Marcin reaguje na konkretne sytuacje. No choćby ta ostatnia sytuacja, kiedy nauczycielka obcięła dziewczynce włosy, bo pomalowała sobie końcówki, tak? O matko. No właśnie. No właśnie. Aniu, jaką masz reakcję? Więc zobacz, jaką ty masz reakcję. A on zareagował w to, że nagrał podcast, w którym mówi, dlaczego nauczycielka nie miała prawa tego zrobić. Wiesz co, ja też nie zależy nam na tym, żeby tutaj jakby ten temat dalej wałkować. Ale wiecie co, to jest też tak... Ale ja wiem, trochę się tak... Ale wiecie co, to czasem też tak jest, że my się skupiamy rzeczywiście na tych rzeczach, które nie powinny się zdarzyć. Ale eksponując je, to jest trochę to, co Dawid na wystąpieniu na konferencji w NET powiedział, że zbyt mało osób, które robią fajne rzeczy w edukacji, w szkołach, się tym chwali, bo wtedy, kiedy pojawia się taka sytuacja krytyczna, która ewidentnie wymaga napiętnowania, ona przykrywa całą opinię o polskiej szkole w taki negatywny sposób. I my nie mamy siły się jakby bronić przed tym, bo nie ma tej równowagi. Ja za mało jest nas, myśl. Którzy mówią ale Robert, o ale czyja to jest wina? No nasza. Ale czyja to jest wina? Za mało jest nas. A ja mam taką myśl, bo mi za mało ucieknie. Jest nas. Bo mi ucieknie. Żebyśmy się rozejrzeli po swoich placówkach, wokół swoich koleżanek i tak z perspektywy żyrafy, zobaczyli, z czego możemy się pochwalić, jakich mamy cudownych edukatorów, innowatorów, twórców. I wspierajmy ich. I wspierajmy ich. O, dobry manifest. Tak jest. Wspierajmy od poniedziałku. Aniu, ja się z tym zgadzam.
Ale my mówimy o tym zawsze i wszędzie, tak? Że pokazujmy, wzmacniajmy. O tym też mówi świetnie Natalia Boszczyk i ona pisze o tym w swoim niezbędniku kryzysowego nauczyciela, żeby tworzyć takie właśnie grupy wsparcia. Wioski wsparcia. Tak, żeby tworzyć Ale taką wiecie co, grupę, ostatnio tak? czytam też dużo wpisów rodziców, którzy doceniają też nauczycieli albo dyrektorów miejsc, do których chodzą ich dzieci, które są szczęśliwe i rodzice też. I rodzice są też fantastycznymi tymi żyrafami? Ambasadorami i promotorami tego, żeby pokazywać, tak? Ja powiem tak, i po prostu szczęśliwy cudowne to uczeń, jest. Uczennica w szkole to szczęśliwy rodzic. No, no tak to idzie, prawda? No jakby każdy rodzic chce, żeby dziecko w szkole czuło się dobrze. Ja zawsze... No nie każdy. No dobrze, no to może no nie tak. Każdy. Ale no zasady powinno tak być. Ale teraz ja zawsze mówię Ale swoim rodzicom... Ale przyjdzie ci rodzic, który powie, że nie przerobiłaś podręcznika i ono będzie nieprzygotowane do egzaminu. Ja zawsze to mówię, znaczy, że Magdalena, nie przerabiamy podręcznika. Proszę pana, czy jest jakiś problem? Czy ma pan problem? Tak, nie, ja zawsze... tak, nie przerabia pani podręcznika. Ja zawsze mówię tak. Że przerabia... A ja mówię, ale przerabia to się spódnicę na spodnie. A ja zawsze swoim rodzicom na samym początku klasy pierwszej mówię tak, proszę państwa, ja nie wiem, czy ja nauczę państwa dzieci wszystkiego. Nie mogę się tutaj podpisać. Natomiast na pewno mogę państwu obiecać, że zrobię wszystko, aby państwa dzieci do szkoły przybiegały z radością. I to jest piękne, dziewczyny, a ja? Mamy 3 minuty. A to jeszcze Dobra, chciałam powiedzieć, że... Tylko jeszcze jedno. Ja zaczynając w klasie czwartej mówię do rodziców tak. Nie nauczę może państwa dzieci rozbioru logicznego zdania, ale wyjdą z tej szkoły dobrymi ludźmi. Pięknie. I to też jest piękne. Wiecie co, to jest też teraz dobra okazja, bo my ostatnio mieliśmy okazję spotkać, jak wspomniałem na początku, kilku fajnych samorządowców, którzy dbają o lokalną oświatę, bo wiedzą, że to jest ważne dla ich przyszłości pokoleń, burmistrzów. Tak. Także ja tutaj apeluję do burmistrza, nie wiem, czy wy macie prezydenta, czy burmistrza. My mamy prezydenta. Prezydenta, aby dostrzegł ludzi, którzy są aktywni i wspierają całą Polskę, że można też na nich liczyć lokalnie. Że w Koninie są naprawdę fajni edukatorzy. Bo jeśli Panie to zadziała, prezydencie, pozdrawiamy. To tak. Wybory za 3 tygodnie. Tak, także... Właśnie chciałam powiedzieć, to do którego prezydenta mówimy? Do obecnego i do przyszłego pozdrawiamy. Do przyszłego przede wszystkim. Tak do przyszłego. I słuchajcie, takie miejsca w każdym regionie, które wspierają innych nauczycieli, wspierają rodziców, bo rozumiem, też szkolicie rodziców, jakby się grupa rodziców zebrała, to też szkolicie. To słuchajcie, no, to jesteście jak złoto. No po prostu, no nie? Jak taki talent, czyli jednostka miary złota czy srebra. Dziewczyny, Aniu, jak użyjesz określenia cudowne, to u nas jest licheń. To powiem ci, że jak woda w licheniu. No tak, dobrze. Nie mieszamy kwestii wiary i edukacji. Nie ma nic wspólnego z wiarą. Co nam polecacie do przeczytania? Można być cudownym nie wierząc, oczywiście. No, jeżeli chodzi o polecenie do przeczytania, to jest bardzo trudna sprawa, bo my mamy za dużo książek. To po dwie. Powiem, dobra, powiem to tak. To się nie da. Edukacyjnie, jeżeli chodzi o porozumienie bez przemocy, to w ogóle możemy zrobić jakiś spis treści, które, taką biblioteczkę. Ale to my chcemy podłączy do daltońskich wieści kolejnych. Tak, dobrze. Natomiast ja trochę inaczej. Dostałam od mojej przyjaciółki, która tu obok siedzi, książkę o życiu. Tak, książkę o życiu. Coś dla duszy i dla ciała to jest, bo i coś dla wzroku. Życie. Od narodzin do starości. Pięknie pokazane w obrazach. Pięknie w obrazach. Szybko się czyta, bo po jednym zdaniu na stronie. A, bo to jest picture book. Dokładnie. Jest to przepiękna, metaforyczna pozycja, którą po prostu polecam dla samych siebie. Moi siódmoklasiści się w niej zakochali. I coś, co mam na czytniku, bo edukacyjnie, nie zawsze musi być edukacyjnie, coś, co mam na czytniku i czytam, pozdrawiam mojego syna, który mi sprezentował czytnik, byłam wielką przeciwniczką, teraz jestem wielką zwolenniczką, nażyć się. Coś, co można robić dla siebie, o tym, jak powinniśmy też dbać o siebie, bo poukładana ja w środku sama z sobą jestem cudownym partnerem do rozmowy.
Czyli narzyć się, ale czy jakiego autora? Jeszcze raz. Narzyć się, już zaraz powiem, bo to jest moja słabsza strona, jeżeli chodzi o autorstwo. Ona szuka, a ja mówię już, Marta Iwanowska-Polkowska. Marta Dziękujemy. Iwanowska-Polkowska, proszę. To, co powiesz, może zmienić świat. I to jest książka, i tak pójdziemy dalej. Dogadać się z innymi. Popatrz, nawet zakładki mają żyrafy. Tak. To już choroba. To już choroba, tak jak u nas z sobami. Nie mówcie, bo mężowie nas się usłyszą. To jest alfabet empatii. To też jest książka Ekstra. Dla... To też. No. I to jest coś, to, od czego chyba każdy nauczyciel, tak. jeśli zobaczcie, to będzie miał, ile tu zobaczcie, jest. To tak wygląda. I to jest Joanna Berendt i Agnieszka Kozak, dogadać się z innymi. To jest trochę bardziej już na zasadzie nie tylko w życiu organizacji, ale również w życiu prywatnym. I ja powiem tak, ostatnio na konferencji neurodydaktycznej, która odbyła się we wtorek, pojawiła się doktor Agnieszka Kozak i ja po prostu, słuchajcie, no stanę się fanką pani doktor. Uwięzieni w słowach rodziców. Tak, i od tego naprawdę, jak uwolnić się od zaklęć, które rzucano na nas w dzieciństwie. To my mamy prośbę, jakbyście mogły nam przesłać te wszystkie książki, to my w opisie tego odcinka Super. Je umieścimy, żeby to... Ja tylko pokażę coś, co nam... jest podcast, dziewczyny. Co nam bardzo zależy, jako mamy nastolatków. Naprawdę nastolatek to jest człowiek pod szczególnym nadzorem. Bardzo proszę dbać i dużo czytać, bo to nie jest tak, że oni są z natury źli. Po prostu tak jest ich mózg. I bądźmy dla nich wyrozumiali. Ale jak to powiedział profesor Kaczmarzyk, to ma nie być alibi dla nich, żeby się nie zmieniali. Nie, oczywiście, że tak. I jakby znowu tutaj język porozumienia bez przemocy, plus jakby konsekwentnie stawiane granice. Tak, kocham, tak? wymagam. Wiemy kocham. Dlaczego, dlatego staramy się, żeby nam to nie przeszkadzało w życiu. Bardzo nam dziękują za spotkanie. Mówią, że za mało, że jak się dwie, to dwie godziny powinny być, a nie jedna. Po prostu pamiętają was ze zduńskiej woli, że wielu osób... Pozdrawiamy Macie tutaj bardzo dużo fanek i fanów. Czyli zaglądajcie na Edudzielnię na Facebooku, bo czasem jest tak, że jak nawet coś się tam dzieje, to wam nie pokazuje, no bo ten ja myślę, okropny że Zuckerberg można się tam... można dziewczyny zaprosić do siebie. Tak, tak. A ja tak, uważam, oczywiście. Że porozumienie bez przemocy wcale nie jest związane tylko z edukacją, tylko z życiem. Nie, pewnie, że nie. Dlatego ja też odniosłem się do pewnych rzeczy i dlatego w świecie my się komercyjnym. W ogóle nie kłócimy, prawda? Bo u nas szakal to jest chyba ty. Na tarasie. O właśnie, trzeba iść do naszego małego szakala, tak, bo zimno się robi. Tak, bo nasz szakal został na tarasie, bo inaczej nie dałoby się. Moi w sypialni. To co, mamy jeszcze nowe cytaty? A u was to tak. No tak, na koniec, na kafelek. Oglądają jednak. A chcieliśmy was wpuścić, maliny, nie dały się. Jednak, proszę cytaty. Bardzo. Tak. Ja negocjowałam, ile ich może być. Ja muszę powiedzieć, ja nie mogę tego pokazać, bo jest cudowny rysunek. Jeden rozmowy dzień, mamy. Beata, dwa będą. Dobra, rozmowy mamy kurki, czyli Ula Liza. Pozdrawiamy Ulkę. Cudowne rysunki. Pozdrawiamy Ulę. Też pozdrawiamy. Ula była ostatnio w Koninie i po prostu spędziłyśmy dwa cudowne dni z Ulą. I yes. cytat, do którego Ula zrobiła rysunek, Horatio Dressera. Idealny dzień nie nadejdzie nigdy. Idealny dzień jest dzisiaj, jeśli takim go uczynimy. I jeśli wszyscy będziemy mówić językiem żyrafy, to idealny dzień będziemy mieli każdego dnia. Ale cudowne. Piękny cytat. Piękny, Magda. Proszę bardzo. Ja powiem tak, w związku z tym, że cały czas jestem w drodze, ja powiem cytat Maya Angelou. Cieszymy się pięknem motyla, ale rzadko uświadamiamy sobie zmiany, przez które przeszedł, aby osiągnąć to piękno. Ale dziewczyny, się z wami dobrze rozmawia, naprawdę. I szybko. Wzajemnie. Dziękujemy bardzo. I wice Versace, jak mówi pewien tak, Franciszkanin. Jak się uśmiech spotka z uśmiechem, życzliwość życzliwością, to nie może być inaczej. Cieplutko pozdrawiamy. Zaglądajcie do Konina, zapraszajcie dziewczyny, a my mam nadzieję spotkamy się u nas na kawuni w ogrodzie i spotkacie naszą bestyjkę. Dziękujemy wam bardzo serdecznie i również pozdrawiamy naszych dzisiejszych widzów. Dziękujemy bardzo. Zostawcie lajka pod tym spotkaniem na YouTubie, bo to zawsze nakarmimy trochę będzie. Algorytm i pójdzie w Polskę. Tak. Fajne spotkanie, bardzo wartościowe. Cudowne jesteś dziewczyny. Dobrej naprawdę. Nocy. Trzymajcie się. Dobrze, że woda w Licheniu się Cześć. Pojawi. Cudowne. Pa, pa.
Do zobaczenia za tydzień.